Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <frappos> papam Najważniejsze wydarzenia naszej wiary Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 31 marca 1999 roku. W ubiegłą niedzielę palmową rozpoczął się tydzień zwany Wielkim, ponieważ wspominamy w nim najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Sercem tego tygodnia jest Triduum męki i zmartwychwstania pańskiego, które jak czytamy w Mszale Rzymskim jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego. Ponieważ dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga, Chrystus dokonał przez paschalne misterium swojej błogosławionej męki, przez które umierając, zniweczył śmierć i zmartwychwstając, przewrócił nam życie. W dziejach ludzkości nie było bardziej znaczącego i ważniejszego wydarzenia. Tak więc pod koniec Wielkiego Postu przygotowujemy się do gorącego przeżycia najważniejszych dla naszej wiary, dni. I z jeszcze większym zaangażowaniem staramy się coraz wierniej naśladować Chrystusa odkupiciela człowieka. Wielki tydzień skłania nas do rozważań nad sensem krzyża, w którym objawienie miłosiernej miłości Bożej osiąga swój szczyt. W sposób szczególny pobudza nas do takiej refleksji temat obecnego, trzeciego roku, bezpośredniego przygotowania do wielkiego jubileuszu roku 2000. Roku poświęconego Ojcu. Zbawiło nas Jego nieskończone miłosierdzie. Ofiarował On z własnej woli swego jednorodzonego Syna, aby odkupić ludzkość. Czy można nie okazać Mu wdzięczności? Niepowtarzalne dzieło odkupienia oświeca historię i kieruje nią. Bóg, bogaty w miłosierdzie, dzięki ofierze Chrystusa, okazuje każdemu człowiekowi swą nieskończoną dobroć. W jaki sposób powinniśmy okazać naszą wdzięczność? W tych dniach liturgia pozwala nam wznosić hymn uwielbienia do Pana, zwycięzcy śmierci, a jednocześnie wzywa nas, byśmy z naszego życia usunęli to wszystko, co nam przeszkadza w upodobnieniu się do Niego. Z wiarą wpatrujemy się w Chrystusa i odtwarzamy decydujące etapy dokonanego przez Niego zbawienia. Uznajemy, że jesteśmy grzesznikami i wyznajemy naszą niewdzięczność niewierność. Oraz obojętność wobec Jego miłości. Potrzebujemy Jego przebaczenia, które nas oczyści i podtrzyma w drodze do wewnętrznego nawrócenia i wytrwałej odnowy ducha. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia, wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Psalm 51. Słowa te wypowiedziane przez nas w środę popielcową, towarzyszyły nam w czasie całego Wielkiego Postu, szczególnie mocno rozbrzmiewają one w naszym sercu teraz, gdy zbliżają się święte dni, podczas których otrzymujemy ponownie nadzwyczajny dar odpuszczenia grzechów, uzyskany dla nas przez Jezusa na Krzyżu. W obliczu ukrzyżowanego, wymownie przypominającego nam o Bożym Miłosierdziu, czyż nie powinniśmy żałować za własne grzechy i nawrócić się do miłości czyż nie powinniśmy konkretnie naprawić wyrządzonych innym krzywd oraz zwrócić zdobytych nieuczciwie dóbr przebaczenie domaga się gestów konkretnych żal jest prawdziwy i skuteczny jedynie wtedy kiedy przybiera formę widzialnych znaków nawrócenia i słusznego zadośćuczynienia w twojej dobroci wysłuchaj mnie panie do modlitwy tymi słowami zachęca nas dzisiejsza liturgia Wielkiej Środy, zwracająca się ku zbawczym wydarzeniom, które będziemy wspominać w najbliższych dniach. Odczytując dziś Ewangelię św. Mateusza o dniu Paschy i zdradzie Judasza, myślimy już o jutrzejszej uroczystej mszy świętej Incena Domini, sprawowanej wieczorem i przypominającej o ustanowieniu kapłaństwa i Eucharystii, oraz o nowym przykazaniu braterskiej miłości, pozostawionym nam przez Pana w przeddzień Jego śmierci. Tę wymowną celebrację poprzedzi jutro rano Msza Święta Krzyżma, której we wszystkich katedrach na całym świecie przewodniczą biskupi, otoczeni przez swoje prezbiterium. Podczas niej zostaje poświęcony święty olej chrzcielny, olej namaszczenia chorych i olej krzyżma. Następnie wieczorem, po zakończeniu Mszy Świętej Incena Domini rozpocznie się adoracja, będąca niejako odpowiedzią na zaproszenie skierowane przez Jezusa do uczniów podczas dramatycznej nocy jego agonii. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. W Wielki Piątek, Dzień Głębokiego Wzruszenia, Kościół odczytuje opis męki Chrystusowej. W centrum sprawowanej w tym dniu liturgii znajduje się adoracja Krzyża. A wspólnota kościelna modli się gorliwie w intencjach wiernych i całego świata. Rozpoczyna się następnie czas głębokiego milczenia. Cisza panuje aż do nocy Wielkiej Soboty. Ciemności rozjaśni potem światło i radość towarzyszące wymownym obrzędom Wigilii Paschalnej i uroczystemu śpiewowi Alleluja. Będzie to spotkanie w wierze ze zmartwychwstałym Chrystusem, a radość paschalna trwać będzie przez następnych pięćdziesiąt dni. Drodzy bracia i siostry, przygotujmy się do głębokiego przeżycia tych wydarzeń, wraz z Najświętszą Maryją Panną, obecną podczas męki Syna i będącą świadkiem jego zmartwychwstania. Polska pieśń mówi: Matko Najświętsza, do serca twego mieczem boleści wskroś przeszytego. Wołamy wszyscy: Niech Maryja przyjmie nasze modlitwy i ofiary wszystkich cierpiących, niech nada wartość naszym postanowieniom wielkopostnym i towarzyszy nam, którzy idziemy za Jezusem w jego ostatecznej godzinie. Umęczony i ukrzyżowany Chrystus jest źródłem mocy i znakiem nadziei dla wszystkich wierzących i dla całej ludzkości. tu,

I curagano nostri vittimi, dei vittori nostri, e tre nostri duca in tentazione, se liberano verano